Coraz częściej będziemy konfrontowani z ludźmi z innych kultur, z innych środowisk, z ludźmi o innym kolorze skóry, z ludźmi, którzy będą do nas przybywali z tego powodu, że nasz kraj będzie coraz bardziej zamożny. I w takim przypadku trzeba zachować się w odniesieniu do innych kultur, do innego sposobu myślenia, jak namiestnik Palestyny, Festus, który po prostu, nie rozumiejąc problemów, które święty Paweł miał z całym Sanhedrynem i uczonymi w prawie, po prostu odwołał się do sądu w Rzymie, ponieważ uznał, że nie bardzo rozumie te wszystkie spory, zwłaszcza religijne. Myślę, że to jest istotne, bardzo ważne, żeby stanąć na brzegu jakiejkolwiek krytyki, a zwłaszcza krytyki wyrażanej w internecie. Po to, żeby zrozumieć pewne rzeczy, trzeba odnieść się do kogoś, kto wie więcej na ten temat, ale przede wszystkim trzeba mieć w sercu taką myśl, co by zrobił Pan Jezus. A Pan Jezus by przyjął każdego, ponieważ każdy ma duszę nieśmiertelną i każdy jest dzieckiem Pana Boga.